Siema wszystkim. Jest sobota, godzina 16:16 akurat, jak się złożyło. I mam takiego lenia. Nie chce mi się nigdzie jechać. Generalnie był plan, żeby... Jest wciąż plan, żeby jechać do Nowego Lasu, do New Forest. Ale mam takiego lenia. Tak się zbieram. Zeszły weekend miałem jechać i nie pojechałem. A teraz mamy już pół dnia i jeszcze nigdzie nie pojechałem. Dodatkowo piję piwo. Tak się składało, złożyło, że Birra Moretti sobie kupiłem. Słodziłem w zamrażarce. Sprzęt czeka cały czas. Mam tutaj te swoje Nalginy, te butelki, nie? Woda się chłodzi w lodówce. Generalnie na rower tylko mam to, żeby wrzucić tylko wodę, butelki z wodą. I torbę z jedzeniem. Jestem gotowy do trasy. W sumie to wychodzi na to, że zachód słońca będzie o godzinie, zaraz sprawdzę i wam powiem, o 20:25, czyli za 4 godziny i 7 minut będzie zachód słońca. No a zaćmienie całkowicie ciemno będzie o godzinie 9, o godzinie 21. Nie wiem, po prostu ostatnio wyszło tak się złożyło, że przez ostatnie kilka dni to nie paliłem papierosów. Odkładam fajki. I tak jakoś ten organizm dziwnie to reaguje na to wszystko. Tak jakby chciał to odespać po prostu i żeby nigdzie nie chodzić do sklepu i oglądać ten tytoń i to wszystko co tam jest, nie? Żeby to zapalić po prostu. I tak w ogóle jest, zdziwi mi to po prostu, bo drugi raz rzucam palenie, że mogę pić piwo na przykład i nie ciągnie mnie do palenia. To zazwyczaj jest tak, że jeśli pijesz, to palisz. Większość ludzi tak ma. U mnie chyba to jest trochę odwrotnie. No, 16:16. Mam taką trasę, chcę jechać do tego Nowego Lasu, jak mówiłem, do New Forest. Z tym moim leniem. I chcę po prostu, biorę lornetkę ze sobą, chcę po prostu wyczaić jakieś fajne miejscówki, gdzie można sobie się rozbić, może na hamak, albo, no głównie na hamak, nie? W tych miejscach, gdzie jeszcze nie byłem, bo zazwyczaj jak jeżdżę do Nowego Lasu, to jeżdżę w miejscach, te same ścieżki. Te same ścieżki jeżdżę i wszystko jest to samo oklepane. O tym będę mówił już chyba w następnym filmie, jak wyjadę, bo mówię wam, mam takiego lenia, że szkoda słów. Zimno, jest piękna pogoda, jeszcze, ale to są ostatki tej angielskiej pogody, jeśli chodzi o lato. Daję jeszcze tydzień takiego ciepła, może dwa, takiego 25-22 stopnie i mniej, a potem to już będzie lało. Do marca, albo kwietnia, albo i maja. Taka tu jest pogoda niestety. Leń straszny mam. Jeszcze w tej głowie siedzi z tymi papierosami, wiecie? Po prostu siedzi to w mojej głowie z tym papierosem, że niby mnie nie ciągnie, ale jakby ktoś mi dał teraz fajkę, to bym zapalił. Może nawet lepiej, że nie pojechałem z Piotrem do Sussex. Bo on pali. Jego żona też pali. I to by się źle skończyło chyba dla mnie. I trzeba dopić piwo. Trzeba jechać w stronę Lyndhurst. A to nie wiem ile będzie kilometrów. Może 10-15? Sprzęt stoi i czeka na leniucha, aż wstanie z krzesła i
i wsiądzie na rower. Nie mogę się zebrać. Jakby, no, przez te fajki. Ja to mówię, że to jest przez te fajki. Przez to, że rzucam. Po prostu organizm jest taki. Nie wie, co robić, wiecie? Jest trochę skupiony i na tym, żeby to nie myśleć o papierosach i to, że chce zapalić. Jest tak 50 na 50. Nie? Takie przemyślenia. No nie wiem, jest 17, 16:22 już. I tak mam nadzieję, że dopiję to piwo i pojadę do tego nowego lasu. Jeśli tak się stanie, jeśli się przełamie, bo o to chodzi, żebym się przełamał, żebym pojechał, bo się zamknąłem przez ostatnie kilka dni w domu tak naprawdę przez te papierosy, przerzucanie. Ale no, muszę gdzieś wyjechać, muszę mieć trochę kontaktu z naturą. Bo mi na głowę padnie. Albo w końcu zapalę papierosa. A nie chcę. Nie chcę. Jeśli będzie następny filmik za kilka dni, to znaczy, że wypojechałem. Nie? Chcę jechać. W sumie chcę wrócić dopiero w poniedziałek, jak wyjadę. Jeśli macie takie golenia, to walczcie z tym, bo nie ma sensu siedzieć w domu. Ani na kanapie. Tyle. Do następnego. Chyba.